Ktoś wie jak Żużel? To jest ostatni Grand Prix teraz, jakieś tam Australia, Żużel? Holandia gdzieś tam, no. A się Żużelem nie interesuje akurat. Ci nie powiem. Ty się motorami nie interesujesz. Ja się motocyklami w ogóle nie interesuję. Motocyklami jeżdżą same geje, nie? W tych skórkach obcisłych. Kurde, to jest tyle rzeczy. Ja biorę to. Kotoletta. O ja pierdolę. No chodź, ja cię wezmę za rękę, chodź. Chodź. Patrz, patrz tam. O, ale tam patrz, tam. Wyobraź sobie, że się ześlizgujesz i spadasz. To był mój kuźwa koszmar. Jak byłem dzieckiem, że z łóżkiem spadam w taką przestrzeń. Chodźmy szybko stąd. Jedźmy, bo to się rusza. Ja widzę, że to się rusza. Hej, to się rusza. GS jedzie, a nie twój jest cięższy. A tu są takie do pindolka, że tu możesz sobie zrobić tak, o tu. Ale też jest i damska wersja, bo możesz zrobić tak. Nie, nie, tu nie jest tak wysoko. Zaczynają te wyczesane tunele. Dałem głos. No niesamowite są te tunele, naprawdę. To jest... To wygląda, ja się na jednym z filmów już to wrzucałem, to nie pierwszy raz jadę, że to granatami po niemieckimi tutaj jeszcze to robili po wojnie, ale wcale mi się nie dziwi, jak to taka metoda raczej ręczna. Tu jeden metr. O. Żeby mi kamera nie wyleciała z ręki, muszę jakoś tak chwycić. I tam jest ta droga na dole. Tak się boję trochę wysokości, powiem szczerze. Ale jest okej. Zawsze mam nadzieję, że jak wyjeżdżam z tunelu, to nagle się jakimś cudem pogoda zmieni po drugiej stronie, ale nie, nie. Nie, to tylko taki mokry sen. Akcja, wymiana podnóżka. Szybka. Cyk. Cyk. Zaraz zobaczymy, czy on się nie będzie zamykał w drugą stronę. No niestety on będzie taki trochę wygły, ale... Ale to i tak lepiej niż go nie mieć, nie? Ciekawe, czy się nie przegnie. Nie, nie przegnie się. Nie, nie bój się, to się nic nie stanie. No, też jestem zawsze zdziwiony, czemu oni tego tak od razu nie robią, że... Żebyś mógł przełożyć, żeby to od razu pasowało, a nie tam jakieś zabawy, że... W razie wyjebki powinien od razu dawać dwa. Ja wziąłem ten bolec, czy ten drugi? Gdzie jest ten drugi bolec? Pod stópką. Pod stópką. A, tu. Ten krótszy wsadziłem. Też mi coś tu nie pasowało. Dobra. Widzisz? Tutaj jedyne co, to można coś podłożyć, żeby on był wyżej, ale to jedyne co można zrobić. Kurde, szyba mi. Zamoknie. To sobie schowaj.
nie? Jakby coś takiego wsadzić, takiego, to wtedy jest wyżej, nie? Także trzeba by coś poszukać, co tam można wcisnąć. Kurde, ale te... Ja pierdzielę, że ci rowerzyści bez świateł. No widoczność jest tutaj taka... Dwa słupki widzę, one nie są co 50 metrów, one są raczej co 10. Tak widoczność jest, no 10 metrów. Albo 25 raczej są te słupki. A może 10, ja nie wiem, nieważne, no widoczność jest... słaba. Nikogo tu na daczy nie stać, bo jeszcze nie widziałem. Nie? No właśnie, ty wiesz co, Krystian ma rację, zauważyliście, że nikogo na daczy nie stać. Ani na przykład na Renault Clio. I na Skodę też mało jest. No, Skody nie ma żadnej, kurde, ale bida. Let's go? Let's go, albo not let's go. Do you speak English? Yes, I don't. Tato! Dobrze? Prawie, tu jest. Nereczki se, synku. Nereczki se, synku. Podciągnij wysoko, majtki. O. O. Zaraz zobaczycie, jak... Podziękujecie mi zaraz. Na razie mi nie dziękujcie. A widziałeś tego gościa na BMW RT, który mi machał i nie miał rękawiczek? Nie miał rękawiczek? Nie. Oni są tu jebnięci. Nie pierwszy raz to widzę, że jeżdżą bez rękawiczek. Jeszcze w taką pogodę, 10 stopni, on bez rękawiczek. Taka droga niespodzianka. W sensie nie droga, w sensie tania i droga, tylko droga. No kurde, taka kręta i takie ostre podjazdy, że ja tu muszę chyba poczekać, bo ja nie wiem, czy tu chłopaki się... A, pozbierali się, dobra. Bo naprawdę, a sam się zaskoczyłem, bo był, no, myślę, że kilkanaście stopni było pochylenie zakrętu, także aż na dwójce, jak podjeżdżałem, to aż było mu ciężko, także tutaj to jest tak już przyzwoicie, a tam to był przed chwilą ten zakręt, to aż kamerę musiałem włączyć, bo naprawdę, naprawdę nieźle. Także taka droga. Omijając Bolzano, tutaj szukałem jakiejś alternatywy i widziałem, że jest jakaś taka fajnie boczna właśnie kręta na mapie, ale nie sądziłem, że taki kurde sztosik. I widzę, że tu by było w ogóle, jakby była widoczność, to dobra, to byłaby całkiem fajna droga. Taka przebitka. Ach. To nie jest deszcz, jest ulewa. Ja pierdzielę. I teraz pada grat. Żeby było śmiesznie. Także to jeszcze boli dodatkowo. No, jak jest widoczność, to jest fajnie. Jak nie ma widoczności, to nie jest fajnie. Prosta zasada.